Cześć wszystkim, jestem Maja, witam was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam was na taki luźny dzień ze mną. Zaczniemy od tego, że wyjdę sobie trochę z domu, ponieważ moja kuzynka przyjechała do Warszawy, więc tak na szybko się spotkamy. A jeżeli chodzi o resztę dnia, to będę spędzała trochę czasu sama ze sobą. I skoro mam taką możliwość, to doszłam do wniosku, że fajnie będzie spędzić ten czas tak właściwie nie samej ze sobą, tylko jeszcze z wami, trochę sobie do was pogadać. Mam również dzisiaj ochotę na jakąś książkę, może coś krótkiego, szybkiego, więc zaraz sobie coś wybierzemy. Więc jeżeli chodzi o dzisiaj, to myślę, że zabiorę się za tę oto książkę, bo nie wiem, czy wiecie, ale Nielegalni Vincenta Sewerskiego, których możecie kojarzyć z tej okładki, wychodzą teraz w serii. I w ogóle nie pytajcie, jakim cudem mam trzy aż te książki, no ale zdecydowanie będzie dla was konkurs. Znaczy, wytłumaczę wam to bardzo szybko. Jedną sobie kupiłam, potem przyszła do mnie jedna paczka do Warszawy i jedna do mojego domu rodzinnego, więc mam dla was książki na konkurs. Z tym miałam do czynienia jakiś czas temu, ale chętnie sobie książki odświeżę właśnie w tej serii, bo myślę, że one będą bardzo fajnie wyglądały razem. Wiecie, jak będą wychodziły kolejne tomy i później się będzie je zbierało i to będzie ładnie wyglądało na biblioteczce. Ja lubię kolekcjonować książki, jeżeli wy również, no to myślę, że to jest coś, czym warto się zainteresować, szczególnie, że te książki są naprawdę dobre. Ale odświeżę ją sobie, przeczytam ten pierwszy tom króciutki, więc akurat na dzisiaj idealnie. No i dam wam znać, co o tej książce myślę. No i skoro książkę na dzisiaj mamy już wybraną, to nie pozostaje mi nic innego, jak zbierać się do wyjścia. Dobra, moi drodzy, wróciłam i powiem wam, że pogoda jest po prostu straszna, przynajmniej u mnie. Napiszcie mi w komentarzu, jaką macie pogodę, bo u mnie po prostu są od kilku dni chmury, pada, ale mam brudne lustro, wybaczcie, zaraz je posprzątam. I dajcie znać w komentarzu, kto z was również ma tego typu włosy, które po prostu przy zetknięciu z wilgocią wariują, że tak to ujmijmy, wariują. Pozdrów widzów. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. No, dzięki bardzo. Do zoba, do usłyszenia. Pa. Nie wiem, jakim cudem o godzinie 14 jest tak ciemno, że muszę mieć zapalone wszystkie światła prawie. Super, pogodo, robisz to dobrze. A tak poważnie, to jest mi przykro. Jest środek wakacji, a ja mam pogodę okropną, po prostu okropną, przykro mi. Narzekajmy razem na pogodę w komentarzach, proszę. I teraz wszystkie osoby, które mają słońce, to wrzućcie mi emoji słoneczka w komentarzu i prześlijcie trochę swojego słoneczka. Dzięki. Cześć wszystkim, tutaj Maja. Jeżeli oglądaliście ostatni film na moim kanale, to wiecie, dlaczego tego vloga postanowiłam przedłużyć, bo tak naprawdę dużą część z niego wycięłam. Wycięłam na rzecz ostatniego filmu na moim kanale. Do tej pory zdążyłam przeczytać książkę, którą wam pokazywałam na początku tamtego filmu, więc możecie spodziewać się książkowej pogadanki, ale tymczasem zacznijmy od tego, że ja wyjdę do sklepu. A do sklepu muszę iść po bardzo fascynujące zakupy, jakimi są papier toaletowy i woda. Jej. Natomiast doszłam do wniosku, że skoro już wychodzę, to pokażę wam, jak wyglądam. Mam na sobie tą koszulkę i te spodnie tak super się zgrywają z tą koszulką, po prostu, ach! I mam po prostu te zwykłe, najzwyklejsze biało-czarne konwersy, chociaż potrzebuję czerwonych butów. Jak chcecie mi polecić jakieś fajne czerwone buty, to zostawiajcie link, a nie, tak naprawdę, jak zostawicie link w komentarzu, to wrzucę wam do spamu. Możecie mi wysłać na Instagramie, o! Mój ulubiony plecak, on jest ze Stradivariusa, dużo osób się o niego pytało, zepsuł się i muszę kupić nowy plecak, więc jak chcecie mi polecić plecaki, to już w ogóle będzie super, bo aktualnie szukam jakiegoś fajnego czarnego plecaka. Możecie linkować mi na Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to tutaj gdzieś, o, tu macie nazwę. Okej, więc nie zrobiłam najbardziej szalonych zakupów świata, ale kupiłam jedną rzecz, którą widziałam pierwszy raz w życiu.
Czyli lodowe ptasie mleczko. Ja w ogóle, warto zaznaczyć, że nie lubię ptasiego mleczka, ale postanowiłam, że przetestuję. Jeżeli ktoś się z Was zastanawia, to wygląda to jak duże ptasie mleczko na patyku. I smakuje jak ptasie mleczko, które wsadzicie do lodówki. Tyle, że ten środek jest minimalnie, mam wrażenie, inny niż takie normalne ptasie mleczko. Drugi raz pewnie w życiu tego nie zjem i nie kupię, ale jako do testu całkiem spoko. Właśnie dotarło do mnie, jak wiele rzeczy jestem w stanie upchnąć na względnie niewielkiej przestrzeni i jak wielofunkcyjne to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, jest obecnie. Jestem w szoku, więc się tym z Wami podzielę. Zacznijmy od tego miejsca, czyli mojego, no całego Wam nie pokażę, żeby nie zdradzać za bardzo, gdzie mieszkam, ale tu mam super balkon, po prostu idealny na wypoczynek, nie dzisiaj, bo pada deszcz, więc a? Tutaj nie dość, że mamy kącik malarski, to jeszcze jadalnie. Obracamy się i mamy biuro, studio fotograficzne, przechowywalnie paczek, oczywiście kuchnię, salon i kurczaki, siłownie, bibliotekę i galerię sztuki. Co jak co, ale upchnąć tyle rzeczy w jednym pomieszczeniu to jest nie lada wyczyn, więc brawo ja. Muszę Wam wyznać, że jestem trochę w szoku. Bardzo pozytywnym szoku, szoku wywołanym wciąż filmem, który wczoraj dla Was opublikowałam. No jest mi po prostu cholernie, niesamowicie miło, że tak dobrze przyjęliście ten materiał. Powiedziałam w tym filmie o paru rzeczach, które do tej pory raczej dusiłam w sobie i dzieliłam się nimi, no tak maksymalnie raczej z bardzo bliskimi osobami, a tutaj taki krok, wiele osób to zobaczyło. Jestem naprawdę w bardzo pozytywnym szoku i no, dziękuję raz jeszcze. W ogóle mam wrażenie, że jak mówię o moich uczuciach, takich, wiecie, uczuciach bardzo, to zniża mi się głos i zaczynam mówić tak bardzo cicho. I tak to chyba ze mną jest, że kiedy jakby wyznaję jakieś uczucia, to po prostu mówię trochę w inny sposób. I w sumie z tego vloga chyba kolejny raz wyszedł bardziej film pogadankowy, natomiast no ja z domu nie wychodzę, wybaczcie. Pada, więc może zamiast przedłużać te moje głupotki, to porozmawiajmy sobie trochę o książce. Jak mówiłam, dzisiaj opowiem Wam o pierwszej części Nielegalnych od Vincenta Sewerskiego. I zanim przejdziemy do mojej opinii o tym maleństwie, to może kilka takich informacji, które myślę, że warto, abyście w tym momencie zasięgnęli. Zacznijmy od tego, że to jest seria kryminalno-szpiegowska, na podstawie której będzie wychodził serial jesienią na Canal+. Więc to jest zdecydowanie ten moment, w którym warto tę książkę przeczytać. Jak widzicie, to jest takie króciutkie, malutkie maleństwo, ponieważ jak mówiłam, te książki będą wychodziły w kolekcji. Zaraz sprawdzę dokładnie, ile w kolekcji zawiera się książek, jak to wychodzi cenowo i tak dalej. Więc kolekcja będzie zawierała 14 tomów, 14 tomów, które układają się tutaj w taki fajny biało-szaro czarny napis, ale sugerując się tym, jak będzie wyglądała druga z części tej serii, to śmiem twierdzić, że jeżeli chodzi o okładki, to będą one raczej utrzymane tak samo, tyle tylko, że te kolory główne, przewodnie będą się różniły, bo tutaj mamy niebieski, a część druga ma być zielona. Ta książka ma niecałe 240 stron i przypuszczam, że reszta tomów będzie wychodziła też w bardzo podobnej długości, grubości i tak dalej, jeżeli chodzi o ceny, bo to nas interesuje. I z tego co widzę, tomy od 1 do 14 jakby co posiłkuje się informacjami ze strony Literia. I z tego co widzę, tutaj cena całej kolekcji bez żadnej przeceny, jakbyście kupowali oddzielnie te tomy, to jest prawie 177 zł, a jeżeli się zamówi na tej stronie, to jest 135, więc no spoko opcja. Z tego co widzę, można zamówić albo takie pakiety tom 1.14, tom 2.14, tom 1.5, tom 2.5, tom 6.10 i później tomy 11 do końca. I z tego co widzę na stronie, również jest harmonogram wysyłek, jeżeli chodzi o te wszystkie paczki, więc ja po prostu Wam tę stronę podlinkuję w opisie i będziecie mogli sobie zerknąć, jeżeli jesteście zainteresowani. A tymczasem ja powiem Wam, co mnie najbardziej przyciągnęło do tego, aby sięgnąć, poza tym, że będzie oczywiście serial i będzie ekranizacja, którą bardzo, bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć. Przede wszystkim do tej książki przyciągnął mnie fakt tego, kim jest autor oraz
samej tematyki. Nielegalni jako seria szpiegowsko-kryminalna po prostu mają prawo bytu ze względu na autora, czyli jakby jeden z tych czynników, który najbardziej przyciąga mnie do tego wszystkiego. Ponieważ pan Sewerski to jest człowiek, który pracował dla agencji wywiadu na najwyższych niemalże stanowiskach. To jest człowiek, który zna ten świat od podszewki. Wiele lat pracował w ogóle pod jakąś fałszywą tożsamością, za granicą kraju, więc bez obaw możemy stwierdzić, że on wie, o czym pisze, poza tym pisze naprawdę dobrze, mimo że to nie jest moim zdaniem najłatwiejszy styl. To jest styl, czuć, że to jest taki męski styl opowiadania historii, bo wiecie, kobiety lubią czasem skupić się na emocjach, jakichś długich opisach i tak dalej, a tu jest jednak chłodniej, brutalniej. Poza tym warto zaznaczyć, że książki tego autora, które dotychczas zostały sprzedane, to rozeszły się w setkach tysięcy, jak nie nawet milionie egzemplarzy. I jeżeli miałabym w największym skrócie powiedzieć wam, o czym ta seria jest, to w sumie mogłabym to zamknąć w jednym zdaniu. To jest seria o agentach Wydziału Specjalnego Q Agencji Wywiadu, czyli tak, moi drodzy, to są książki o szpiegach. Jeżeli chodzi o tom pierwszy, to IPN, NKWD, KGB, Polska, Białoruś, Rosja, oficer Konrad Wolski, tajemnicza zakopana skrzynia z przedwojennymi archiwami, które są bardzo istotne w zbliżających się wyborach prezydenckich. To wszystko i wiele, wiele więcej znajdziecie tutaj. I teraz, może ja nie do końca chciałabym się tak bardzo skupiać na fabule tej książki, bo ona ma niecałe 240 stron, wiecie, to jest pierwsza część i tak dalej. No nie chcę wam zdradzać zbyt wiele, mam wrażenie, że wszystko co powiem może być użyte przeciwko mnie i możecie mi powiedzieć, że spoiluję, a ja naprawdę nie chcę tego robić. Zdecydowanie wciąga w ten cały szpiegowski klimat i pokazuje, jakie rzeczy potrafią dziać się w państwie i na jakie rzeczy my po prostu nie zwracamy uwagi, bo jakby one nie są dostępne do wiadomości, do świadomości tak naprawdę takiego przeciętnego człowieka, który sobie żyje i mieszka i nie wie, co tam na samej górze dzieje się i jakby nie wie o tych wszystkich wydarzeniach, które być może się teraz dzieją, a rzutują one bardzo mocno na to, jak wygląda sytuacja polityczno-wojskowa. Książka w pierwotnej wersji tej takiej bardzo grubaśnej cegiełki była dla mnie troszkę przytłaczająca i to było za dużo jak na jeden raz. A tutaj mam wrażenie, że te małe porcje to jest taka, właśnie to 240 stron to jest dla mnie idealna taka porcja do pociągu, do nie wiem, jakiegoś środka komunikacji miejskiej, czy po prostu książka, którą sobie przeczytam wieczorem pod kocykiem. To jest taka idealna dawka do tego, żeby ciekawić, żeby złapać ją na raz, ale z drugiej strony, żeby nie była ona zbyt przytłaczająca i żeby po prostu po skończeniu tej książki nie parował wam mózg. No i po prostu pomysł z tym podziałem jest strzałem w dziesiątkę. Bardzo chętnie będę kontynuowała czytanie tej serii i nie mogę się doczekać, aż zapełnię wszystkie tomy. One będą sukcesywnie przychodzić, coraz ładniej wyglądać razem na półce i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam w tym momencie tak. Ja jestem w stanie uwierzyć, że świat szpiegów i te wszystkie realia wyglądają dokładnie tak naprawdę, jak są przekazane w tej książce, a jeżeli tak nie jest, jeżeli ta książka jednak przede wszystkim jest czymś zmyślonym, no to autor odwalił kawał dobrej roboty, skoro ja byłam w stanie w to wszystko uwierzyć, bo wiecie, często jest tak, że kiedy czyta się te wszystkie powieści kryminalne, gdzie macie dużo policji i tak dalej, to jakby już na pierwszy rzut oka widać, że coś tu nie do końca gra, że jednak tak to na co dzień nie może funkcjonować. A tutaj mam wrażenie, że rzeczywiście, być może, życie szpiega wygląda w ten sposób. Zdecydowanie wartka akcja, wątki, które się ze sobą przeplatają. Plus mam wrażenie, że to jest jedna z tych książek, które jednak bardziej zainteresują męską część moich odbiorców, niżeli dziewczyny. Chociaż ja nie mówię, pewnie kobiety również czytają tego typu książki, bo no ja czasem też, jak widać. Ale zdecydowanie nie mam tutaj takiej obawy, jak przy sporej ilości książek, o których mówię na tym kanale, że kurczę, czy to się spodoba męskiej części publiczności, czy kolejny raz mówię o książce, która jest tak stricte przeznaczona dla kobiet, a tutaj jednak przychodzę do was z taką pozycją bardzo uniwersalną, więc no sięgajcie bez obaw. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli polecicie mi w komentarzach inne książki z takim wątkiem szpiegowskim, z którymi się spotkaliście, które są godne polecenia. Jestem ciekawa właśnie, co wy czytacie, jeżeli chodzi o historię tego typu i co waszym zdaniem ja również powinnam przeczytać. Czekam na wasze komentarze, będę bardzo wdzięczna. O, jeszcze chciałabym dodać jeden plus odnośnie całej tej kolekcji, jak sobie tak o niej myślę, że
To jest pozycja, którą dorwiecie wszędzie, w kioskach, nie wiem, w kioskach ruchu, w marketach i tak dalej, więc jest ona bardzo łatwo dostępna i nawet jeżeli nie macie, nie wiem, w swoim mieście jakiejś księgarni czy czegokolwiek, to jesteście w stanie kupić sobie tę książkę i przeczytać kawał dobrej, wciągającej przede wszystkim literatury. Jeżeli szukacie czegoś łatwo dostępnego i też w sumie niedrogiego, no to kosztuje 7 zł, moi drodzy. Mi nie zostaje nic innego, jak wam tę książkę polecić. Może jeszcze tylko zwrócę uwagę, że jeżeli chodzi o język autora, to dialogi są, nie chcę powiedzieć osobliwe czy dziwne, ale są takie bardzo z życia wzięte, o tak to ujmijmy. Zdecydowanie jest to bardziej język taki użytkowy, język, który słyszy się na co dzień, niżeli język literatury, takiej pięknej, podniosłej, poważnej, obrazowej, poetyckiej itd., itd. Ja jednak bardziej do takich książek jestem przyzwyczajona i powiem wam, że kiedy to czytam, czasami miałam takie: ale dlaczego tu cały czas powtarza się na przykład jedno słowo? Dlaczego ono się ciągle przewija i jest tyle powtórzeń i w ogóle? Powiem wam, że to w sumie też budowało klimat tej powieści, więc koniec końców ja jestem jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o tę kolekcję. I jak mówiłam, przez to zamieszanie z paczkami ja mam jeszcze 2 egzemplarze tych książek, więc jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, no to bardzo serdecznie zapraszam. I z tego co widzę, Sewerski w naszym kraju jest wydawany przez Czarną Owcę. To jest wydawnictwo, które ja bardzo lubię, więc jeżeli chodzi o więcej informacji o tych książkach, o tej kolekcji, to zostawię wam je w opisie. Tak samo jeżeli chodzi o konkurs, a w tym momencie jeżeli chcecie wziąć udział, to może po prostu właśnie zróbmy tak, że osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, niech polecą mi jakąś książkę z takim wątkiem szpiegowskim. A jeżeli nie znacie takiej książki, to po prostu napiszcie, że nie znacie takiej książki, którą moglibyście mi polecić, ale wtedy zamiast tego dajcie znać, dlaczego chcielibyście sięgnąć właśnie po to. I tak, dajcie znać mi w ogóle, jak wy się zapatrujecie na całą ideę tej kolekcji i zdecydowanie, czy lubicie tego typu książki, tego typu rzeczy, że jakby coś wychodzi cyklicznie, wy to potem sobie czytacie, możecie sobie ustawić na półce i to tak ładnie razem wygląda, jeżeli chodzi o grzbiety. Bo jestem ciekawa, czy tylko ja mam taką słabość do tego, aby grzbiety książek ładnie razem koło siebie wyglądały, czy może jest tutaj ktoś jeszcze. No, ja w tym momencie bardzo, ale to bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa!